Od początku, 13 rozdział, 1 list do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Ścigajcie miłość, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, i napomnieniu, i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tutaj mamy rozdział, który bardzo chętnie jest atakowany przez różnego rodzaju
niedowiarków, racjonalistów lub tych, którzy lubią w swoich grzechach żyć i nie chcą się podporządkować jasnemu wyrokowi Słowa Bożego. Niektórzy uciekają się nawet do tego, żeby twierdzić, że tutaj Paweł posługuje się jakimiś niemożliwymi do osiągnięcia skrajnościami, ale wtedy dochodzimy do takiego stanowiska, gdy człowiek sadza na sądzie, na ławie oskarżonych Słowo Boże i zaczyna to Słowo Boże osądzać. A to przecież to Słowo Boże ma osądzać człowieka, a nie człowiek osądzać Słowo Boże i Boga. Tu jest wyraźnie pokazane, podobna konstrukcja jest na przykład Mateusza, o ile dobrze pamiętam, 5 rozdział. I może jeśli sięgniemy do tego 5 rozdziału Mateusza, to będzie nam łatwiej zrozumieć. Jest 5 rozdział, 30, a w zasadzie już 29 werset. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Podobną konstrukcję Pan Jezus użył, gdy powiedział o Judaszu, że byłoby mu lepiej, gdyby się nigdy nie urodził. Czyli, że tutaj nie chodzi o żadną nieracjonalną skrajność. Faktycznie, jeśli wiemy, czym jest piekło i jeśli tylko ten jeden grzech byłby problemem człowieka, który tu jest wymieniony, czyli że oko patrzy tam, gdzie nie powinno, to zdecydowanie lepiej jest to oko wydłubać, pozbyć się go, jeżeli nie potrafi człowiek w inny sposób z tym grzechem sobie dać rady, niż żeby to gorszące oko zaprowadziło tego człowieka do piekła. Oczywiście wiemy, że gdybyśmy zaczęli stosować to słowo jako sposób na to, żeby nie pójść do piekła, to nic by nie zostało. Musiałbym wydłubać swoje jedno oko, drugie oko, rękę, nogę, ucho, język. W zasadzie nic by nie zostało całego, po prostu siebie musiałbym powycinać. I dlatego to nie jest droga na osiągnięcie ochrony przed piekłem. Jedyną drogą, żeby nie pójść do piekła, jest uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi od grzechu. I Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Cały został odcięty, oddalony od Boga przez 3 godziny ciemności w to nasze miejsce poszedł, abyśmy my nie musieli pójść do piekła.
I podobna konstrukcja jest właśnie w Koryntian. Jest tu pokazane, że nie ma miejsc szarych, nie ma miejsc pośrednich. Szarych, czyli coś pomiędzy białym a czarnym. I naprawdę taka zdolność, jak tu jest wymieniona, mówić językami ludzkimi i anielskimi. W zasadzie tu jest gramatyczna taka niezręczność, bo anielski język jest tylko jeden. Jeśli istnieje anielski język, to jest on jeden, gdyż aniołowie nie mieli czegoś takiego jak wieża Babel. To ludzie kiedyś mówili jednym językiem i w wyniku grzechu pod wieżą Babel Bóg pomieszał im język, tak że mamy teraz już ponad 4000 języków i narzeczy. Z tego samo Słowo Boże jest przetłumaczone na ponad 2200 języków. I generalnie, jeśli mówiłby ktoś językami ludzkimi, i dzisiaj w zasadzie każdy, kto ma jakieś wykształcenie, takimi językami ludzkimi, więcej niż jednym, jakoś mówi. Ktoś jedzie do pracy za granicę, już się uczy. Ktoś jest z rodziny, gdzie są jacyś krewni z zagranicy. Ktoś jeździ na wakacje w jedno miejsce, po drugiej wizycie, trzeciej już trochę tego języka drugiego ludzkiego, trzeciego ludzkiego, czwartego ludzkiego liźnie. I nawet jeśli byśmy mieli kogoś takiego, kto mówi 20 językami ludzkimi, są tacy ludzie, przynajmniej pojedyncze takie osoby się zdarzają. I teraz wyobraźmy sobie, że taka zdolność jest w kimś, ale nie ma w kimś takim miłości. Słowo Boże mówi wyraźnie: byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Tutaj Słowo Boże jest jednoznaczne. Te dźwięki w tych różnych pięknych językach są nic nie warte, jeśli nie stoi za nimi serdeczne uczucie do Boga i do ludzi, miłość. I nie ma to najmniejszego sensu, żeby dopatrywać się w czymś takim więcej niż dźwięku. Bo przecież miedź dźwięcząca to jest po prostu dźwięk, bez znaczenia, czasami ułożony w jakąś melodię. Wtedy ma znaczenie takie, żeby tą melodię wystukać. Ale tak poza tym jest to tylko i wyłącznie pewna grupa fal. Z fizyki wiemy, że dźwięk jest falą, takim poruszeniem powietrza, nic więcej. A dlaczego? Dlatego, że to miłość nadaje sens słowom. Bez miłości słowa są zbyteczne. Niosą tylko komunikat, który nawet nie wiadomo, czy jest prawdziwy, czy ma jakąś wartość. Bo co to za słowa wypowiedziane bez miłości? Nawet ładne słowa, kocham cię, wypowiedziane bez miłości, nie mają znaczenia. Paweł apostoł mówił o sobie, że mówi językami więcej niż wy wszyscy. Tak napisał do Koryntian. A ja mówię językami więcej niż wy wszyscy. I nie wiem, czy on mówił językiem anielskim również, ale był zachwycony do nieba, do raju i słyszał słowa, które
nie godzi się powtarzać lub też nie ma możliwości powtórzyć ludziom, być może tu można się dopatrywać tego, że on to doświadczenie osobiście miał, że znał języki ludzkie i być może miał przywilej słyszeć, a być może nawet rozmawiać albo rozumieć język anielski. Też możemy sobie przypomnieć, że słowo anioł w Słowie Bożym nie zawsze oznacza osobę nieśmiertelnego ducha posłanego ku służbie ludziom, aby byli zbawieni. Anioł to znaczy po prostu posłaniec. To jest greckie słowo angelos, czasami tłumaczone na zwiastun, poseł. I wtedy ten komunikat, choćby mówił językami ludzi i posłańców, może mieć znaczenie dużo bardziej przystępne. Czyli, że jest to ktoś, kto umie mówić językami ludzi zwykłych i ludzi, którzy sprawują jakieś ważne poselstwa. I tutaj Paweł też się sprawdził, bo on i mówił do zwykłych ludzi, umiał mówić do głupich i mądrych, umiał powiedzieć Festusowi Ewangelię, umiał powiedzieć Ewangelię prostakom. Zatem to jest ta właśnie pojemność języka greckiego. Jeśli damy zawężające znaczenie i umieścimy tu tylko anioła, w sensie ducha, który nie umiera, no to zawężamy to znaczenie. Ale jeśli będzie z tyłu głowy naszej, że tu jest słowo po prostu angelos, które może oznaczać człowieka, który jest z pewnym poselstwem, no to wtedy jest większa paleta rozumienia tego. Dalej, choćbym miał dar prorokowania. I tutaj słowo prorokowanie jest słowem często nierozumianym, dlatego że od razu się z nim próbuje wiązać umiejętność przewidywania przyszłości, czyli jasnowidzenia. A to nie jest to, co tu jest w pierwszym liście do Koryntian na pierwszym miejscu, bo jak otworzymy stronę dalej, to 14 rozdział, 3 werset jest wyraźnie zdefiniowane, co znaczy słowo prorokuje. Żeby było jeszcze prościej, to tam jest greckie słowo, które mówi po prostu przemawia. Więc wszędzie, gdzie w Nowym Testamencie mamy słowo prorokuje, możemy po prostu pamiętać, że ono zwyczajnie oznacza słowo przemawia. Można oczywiście dopatrywać się, że to nie jest taka zwykła przemowa, tylko przemowa z obecności Bożej, czyli z użyciem argumentacji wywodzącej się ze Słowa Bożego i wtedy byłoby to natchnione przemawianie albo przemawianie z uwzględnieniem woli Bożej. Ale nie zmienia to faktu, że pierwsze znawia. I zobaczmy do 14 rozdziału, 3 werset. A kto prorokuje? I tu jest mówi. Do kogo mówi? Do ludzi. W odróżnieniu od modlitwy, gdy człowiek mówi do Boga, to wtedy modlitwa, to możemy ją zdefiniować, że kto się modli, mówi do Boga. A kto prorokuje, mówi do ludzi. I w jakim celu mówi do ludzi? Więc tu jest zdefiniowane, że to prorokowanie to nie jest jakieś tam sobie mówienie do ludzi. Czyli uwaga, ludzie, zobaczcie, jaki to ja jestem mądry, tu mam wam do pokazania swoją inteligencję. To nie jest wtedy prorokowanie. Prorokowanie to jest, gdy człowiek mówi do ludzi, po pierwsze, ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Czyli to jest zbiór
zamknięty takiej wypowiedzi. To nie jest każda wypowiedź do ludzi. Gdy prezydent kraju mówi do ludzi, to on nie prorokuje. Chyba że przypadkowo, tak jak jeden z arcykapłanów coś powie, nie wiedząc o tym, mógł, tak jak powiedział jeden z arcykapłanów, że lepiej jest, żeby jeden umarł za lud, niż żeby cały lud zginął. I Słowo Boże mówi, że on prorokował. Natomiast to pokazuje nam, że nie zawsze prorokowanie musi być uświadomione przez tego, kto mówi do ludzi. Czasami jest tak, że ten, kto mówi do ludzi, nie wie, że ich buduje, nie wie, że ich napomina, nie wie, że ich pociesza. Natomiast jeśli ktoś chce mówić do ludzi, żeby ich zbudować, napomnieć i pocieszyć, wtedy prorokuje w sposób świadomy. I to jest właśnie definicja prorokowania. Ewangelizacja nie jest prorokowaniem. Zbudowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do kogoś, kto już ma założony fundament, jest wierzącym. Czyli można by powiedzieć, że prorokowanie jest to przemawianie do ludzi wierzących, którzy mogą być już budowani na fundamencie, mają założony fundament Jezusa Chrystusa. Są to wierzący, których czasami trzeba zachęcić, napomnieć i skorygować, bo napomnienie zawiera w sobie również korektę. Ale znowu, gdy napominam, w cudzysłowie, napominam człowieka niewierzącego, nie jest to żadne prorokowanie. Jest to po prostu napomnienie, ale nie zawiera w sobie elementów, które tu są wymienione, czyli taka triada: pocieszenie, napomnienie, zbudowanie. Trzy w jednym, jak to dzisiaj się mówi w marketingu. I choćbym miał dar prorokowania, i Paweł miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i Paweł znał wszystkie tajemnice, i te tajemnice nam objawił wielokrotnie. Jedną z takich tajemnic jest tajemnica tego, że Pan Jezus przyjdzie po nas jako Kościół i zabierze nas przed wielkim uciskiem. To nie było znane prorokom Starego Testamentu, nie było znane ludziom, ale inną tajemnicą jest to, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Także zupełnie nieznana rzecz. Przed objawieniem tajemnicy, po objawieniu tajemnicy, rzecz znana. My też znamy wszystkie tajemnice i znamy je dzięki służbie Pawła. I także posiadał całą wiedzę. Bardzo kontrowersyjne zdanie, ale apostoł Jan w liście Jana mówi, że wiecie wszystko, nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Mówi to do wierzących. Czyli tu nie chodzi o wiedzę z biologii. Co trzeba zrobić, żeby zrobić skuteczną jakieś antidotum na koronawirusa? To nie jest wiedza, o którą tu chodzi. Co trzeba zrobić, żeby dzieci były grzeczne? To też nie o taką wiedzę pedagogiczną chodzi. Tu chodzi o tą wiedzę duchową, że na przykład kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne, bo apostoł Jan właśnie o tym pisze. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Ale są też rzeczy, których jeszcze nie wiemy i też Jan o tym pisze, że jesteśmy dziateczkami Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy tylko, że będziemy podobni do Pana Jezusa, ale czym dokładnie będziemy, nie wiemy. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. Znowu, można by się
zastanawiać, czy faktycznie wierzący mają taką wiarę, która góry przenosi. Ja myślę, że my mamy, każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, ma większą wiarę niż taka, która jest potrzebna do przenoszenia gór. I czy może być coś większego niż to, że grzesznik, który zasłużył na piekło, wierzy, że pójdzie do nieba? To jest właśnie tak dużo. Natomiast jest to znacznie więcej. I kiedyś jeden człowiek analizował tą kwestię w ten sposób od strony ludzkiej filozofii. I doszedł do wniosku, że gdyby Bóg mu dał całą moc, jaką posiada, to by poprzestawiał pełno gór. Poprzestawiałby całe życie społeczne na ziemi, pozmieniałby wszystko. Ale gdyby również Bóg mu dał mądrość i miłość, jaką Bóg ma, to nie zmieniłby niczego. I właśnie wierzący mają różnego rodzaju przywileje. Mamy przywilej modlitwy, ale już to pokazuje, w jaki sposób na przykład Jakub pokazuje, że jeśli modlimy się, aby coś spełnić na własną korzyść, to wtedy te modlitwy są nieodpowiedziane. Są sytuacje, w których mamy mieć na względzie przede wszystkim Bożą chwałę bez własnego jakiegoś splendoru. I to jest bardzo delikatna sprawa, bo granica jest niewielka między pychą a uległością. Uległością Bogu i Słowu Bożemu, a pychą, która jest bardzo podobna. Bo spotkałem wielu wierzących, którzy deklarowali się jako wierzący, którzy uważali, że o coś Boga nie będą prosić, bo to jest za mała rzecz, żeby Go prosić. Albo że to jest rzecz niewłaściwa, żeby o to prosić, a gdy dochodziło do szczegółów, okazywało się, że to są rzeczy, o które koniecznie należy prosić. Że Bóg lubi się uwielbiać w tym, że odpowiada na tego typu modlitwy. I właśnie każdy niech osądza swoje serce, w jaki sposób z tego przywileju modlitwy korzystamy. Bo Słowo Boże nie przypadkiem mówi, bez przestanku się módlcie. Czyli ta modlitwa ma cały czas wypływać w stronę Bożą. I nieważne, czy cię słychać wśród ludzi, czy modlisz się w zaciszu, czy modlisz się idąc, czy modlisz się leżąc, czy modlisz się klęcząc, bez przestanku się módlcie jest twoim prawem, przywilejem, ale również obowiązkiem. I tutaj jest wyraźnie pokazane, że nawet gdy ktoś ma te przywileje, czyli potrafi mówić do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu, zna wszystkie tajemnice, posiada całą wiedzę biblijną, zwłaszcza tą wiedzę, o której mówił Jan, i ma pełnię wiary, ale nie ma miłości. Apostoł Paweł mówi krótko, byłby niczym, nic. Na całe szczęście my wiemy, że jeśli ktoś uwierzy Panu Jezusowi, to Duch Święty tą miłość rozlewa w sercach naszych, bo tak mówi Rzymian 5 rozdział.
A więc jeśli ktoś przyjdzie do Pana Jezusa po zbawienie, to ta miłość jest darem Bożym. I taki przypadek, który miałby za sobą przeżycie uwierzenia Panu Jezusowi, a miłości by nie miał, nie istnieje. Co najwyżej ktoś tej miłości nie daje miejsca w swoim życiu. A to jest zupełnie inna sytuacja. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Znowu, znamy z historii przypadek taki, że Ananiasz i Safira rozdali swoje mienie niecałe, a Barnaba rozdał całe. I oni chcieli uchodzić za takich, którzy rozdali całe mienie. Z tym nastawieniem serca, które mieli, a przecież byli to wierzący, brat i siostra Ananiasz i Safira, których spotkamy w niebie, to oni, gdyby nawet rozdali całe mienie swoje na potrzeby zgromadzenia, a uczyniliby to z tym nastawieniem, które spowodowało ich przyspieszone odejście z tej ziemi, to też nie było to działanie pełne miłości. Ono było nastawione na nieznane nam motywy. Możemy się ich domyślać, że być może chodziło o to, żeby pokazać o sobie więcej niż się jest. Czyli generalnie znowu chwała ludzka. Miłość nie szuka swego. A tu wyglądało na to, jakby właśnie to braterstwo szukało tego, jak będą widziani przez innych wierzących. I tu jest wyraźnie, nic mi to nie pomoże. Zimri wydał swoje ciało na spalenie, a miłości nie miał. On to uczynił z nienawiści. Wiemy, że w historii Kościoła wielu ludzi wierzących zginęło na stosach podpalanych zarówno przez rzymskich katolików, jak i przez protestantów i prześladowania praktycznie zalewały Europę na tyle intensywnie, że te stosy płonęły cały czas i ginęli zarówno za rzeczy bardzo ważne, czyli za fakt prawa do czytania Słowa Bożego we własnym języku, jak i rzeczy średnio ważne, czyli że chrzest niemowląt jest nieważny, tylko że ważny jest chrzest na podstawie osobistej wiary człowieka chrzczonego. Jak i byli paleni za sam fakt, że nie chcą się podporządkować nowej tyranii religijnej, czy to protestanckiej, czy rzymskokatolickiej, ale w prawosławiu też były prześladowania. Co widzieliśmy na przykład, jak ktoś czytał książkę Smolucha, to tam to jest opisane. I nic mi to nie pomoże. I teraz przechodzimy do cech miłości. Miłość jest cierpliwa. Cóż to za dziwne słowo? Dlaczego cierpliwa? Dlaczego miłość jest tu opisana w pierwszym rzędzie jako ta, która potrafi czekać? No właśnie to jest to, że to jest pierwsza z cech miłości. Gdy rodzi się mały człowiek, niemowlę, jest to przecież sam kłopot z punktu widzenia obowiązków rodziców. Same trudności, zero wdzięczności. I ta miłość potrafi czekać, aż to dziecko urośnie
I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z normalną drogą życia, jaka na tym świecie się odbywa, wtedy dorośli na stare lata zauważą, że faktycznie to dziecko, jak było niewdzięczne na początku, tak jest niewdzięczne później i później. Natomiast jeśli nastąpi w tym dziecku narodzenie na nowo, kiedy zamieszka w nim Duch Święty, to rodzice mogą obserwować Boży cud. W grzesznika wstępuje nowe życie z Boga i pojawiają się owoce, które normalnie na takiej glebie nie miałyby prawa się pojawić. Miłość jest cierpliwa. Bóg cierpliwie czeka na nas. Bóg powstrzymuje się z sądem. Oczekuje, że ziemia Sodomy jednak wyda owoc narodzenia na nowo. I jest to z punktu widzenia ludzkiego zupełnie niemożliwe, ale z łaski Bożej, przez Słowo Boże, jest to nie tylko możliwe, ale też często spotykane. Miłość jest dobrotliwa. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Czy my pamiętamy o tym, że to dobroć Boża do upamiętania naszego nas doprowadziła? Czy pamiętamy, że miłość jest dobrotliwa, a więc to jest właśnie to, co Duch Święty nam przedstawia, aby było zasadą naszego postępowania? Nigdy nie możemy być zbyt dobrotliwi, bo to jest niemożliwe. Jeśli możesz być jeszcze trochę bardziej dobrotliwy, to bądź. Bo to jest właśnie to, do czego wzywa cię natura mieszkającego w tobie Ducha Świętego. Miłość nie zazdrości. Zazdrość, czyli porównywanie się z innymi. I to porównywanie w obie strony. Albo jestem lepszy od kogoś, albo chciałbym być lepszy, bo jestem gorszy, albo jestem taki sam i chciałbym być lepszy, albo jestem taki sam i chciałbym, żeby ten drugi był gorszy. To jest bardzo zgubna zasada, która dręczy ludzi od samego początku. I widzieliśmy pierwszych braci. Gdy słyszy się, że ludzie miłują się jak bracia, to nie zapominajmy, że pierwszymi braćmi byli Kain i Abel. I to jest od początku skażony obraz. A dlaczego między nimi doszło do kryzysu? Właśnie z zazdrości. Jednego ofiarę przyjął Bóg, drugiego ofiary Bóg nie przyjął. Jeśli drugiego ofiary Bóg nie przyjął, drugiego brata ofiary Bóg nie przyjął, to obowiązkiem tego brata, którego ofiary Bóg nie przyjął, jest szukanie sposobu, żeby ją przyjął, a nie zabijanie brata, którego ofiarę Bóg przyjął. I ludzie niestety idą na skróty, a miłość dokładnie odwrotnie. Nie zazdrości. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Chełpliwość jest to słowo, którego na co dzień nie używamy i generalnie chodzi o taką przypadłość, że ludzie lubią być zauważeni, czyli lubią
się wyróżnić różnymi rzeczami. A miłość taka nie jest. Miłość nie jest chełpliwa, czyli Duch Święty mieszkający w wierzącym, który rozlał miłość Bożą w sercu, to jest Duch, który tej chełpliwości nie wspiera. Chełpliwość jest korzeniem rosnącym w górę, który po prostu nie ma nic wspólnego z górą, bo korzenie mają być głęboko schowane w ziemi. I nie ma możliwości, żeby chełpliwością cokolwiek w oczach Bożych sobie zaskarbić. Miłość nie nadyma się. I wiemy, że wiedza nadyma, a miłość buduje. Miłość nie nadyma. I to jest bardzo ważne, że jeśli coś jest w posiadaniu kogoś, czy to wiedza, czy zasoby, czy sposoby rozwiązania jakiejś sprawy, to jest to ku służbie braci i sióstr, a nie ku temu, żeby się chlubić, nadymać, że ja to umiem, a ty tego może nie umiesz. To nie jest miłość. Miłość się nie nadyma. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. To jest właśnie kolejna cecha negatywna miłości, czego miłość nie robi. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Zatem jeśli jest jakieś nieprzystojne zachowanie, to nie wypływa ono z miłości. Nie szuka swego. Czyli jeżeli mamy kolejną negatywną cechę miłości, czego miłość nie robi, to ona nie jest ukierunkowana na siebie. Widać to zwłaszcza w małżeństwie. Małżeństwo jest zawierane przez dwoje młodych ludzi i często wtedy zwraca się na to uwagę, że jeśli oczekujesz od swojej przyszłej żony cokolwiek, to jest to już źródło właśnie przyszłych kłopotów. Bo nie szuka swego oznacza, że ty dajesz 100%, a od żony oczekujesz 0. Oczywiście podobnie żona, chcąc zostać żoną, decyduje w sercu, że da 100%, a nie oczekuje nic, nie szuka swego. I wtedy ma to sens. Jeśli jest inne nastawienie, to pytanie, czy to jest miłość, skoro miłość nie szuka swego. Miłość nie unosi się. Czyli można by powiedzieć, co to znaczy unosi? Mamy wezwanie, gniewajcie się, nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Czyli mamy przykazanie gniewania się na grzech tak długo, aż słońce nie zajdzie. Jest to porównane z bitwą, którą Izraelici pod wodzą Jozuego stoczyli z wrogami bożymi i słońce zostało przez Boga zatrzymane na dłużej, aż Izrael zemścił się na swoich wrogach. I tak samo jest z naszym gniewem na grzech. Czyli jesteśmy wzywani do tego, żeby się gniewać na grzech, ale swój, w sobie, z siebie go wyrzucić, a nie unosić się na innych. Więc miłość nie unosi się na innych. Miłość ma to do siebie, że ona, jeśli jest przez Ducha Świętego autoryzowana,
nigdy nie prowadzi do unoszenia się na innych. Łagodny język łamie kości. Łagodny język może przekonać sędziego, mówią przypowieści. W innym miejscu łagodny język łamie kości. Filipian mówi, wszystkim ludziom niech znana będzie wasza łagodność. Pan blisko. Nie mścijcie się sami, pozostawcie to gniewowi Bożemu, mówi Rzymian i list Piotra. Więc kolejna dziwna, dlatego że nietypowa dla ludzkiego myślenia rzecz. Nie myśli nic złego. Bo my od razu wszędzie szukamy drugiego dna. Szukamy podstępu, spisku, a miłość nie myśli nic złego. Miłość generalnie ma to do siebie, że nadstawia drugi policzek. Gdy ktoś przychodzi zabrać szatę, nie wzbrania się przed zabraniem również płaszcza. Gdy ktoś chce wykorzystać, aby iść mile, idzie nawet dwie. Więc nie myśli nic złego. Jakie to dziwne. Zupełnie niezgodne z naszym ludzkim, naturalnym patrzeniem na wszystko. Nie raduje się z niesprawiedliwości. To jest bardzo ważna cecha. Jest wiele niesprawiedliwości na tym świecie. I my niestety mamy pewne naleciałości z dawnych czasów, jak mówi Paweł do Tesaloniczan. Niektórzy, przepraszam, nie do Tesaloniczan, tylko do Koryntian, niektórzy przyzwyczajeni do bałwochwalstwa. I my, będąc jeszcze z dawnych czasów przyzwyczajeni do niektórych podstaw, niekiedy wychowani w tym albo nauczeni tego przez otoczenie, mamy pewne przyzwyczajenia i potrafimy się radować z niesprawiedliwości. Czasami mnie aż przeszywa, jak słyszę, jak jakiś wierzący zamyka serce przed tym, że przychodzą ludzie biedni do bogatych krajów i uzyskują ochronę przed wojną, przed katastrofami, przed innymi przykrymi zdarzeniami. My jako wierzący nie mamy się radować z niesprawiedliwości i nie mamy się jednoczyć z tymi, którzy do takiego radowania się z niesprawiedliwości się przyłączają. Ale się raduje, i tu już jest pozytywnie, z prawdy. Czyli miłość cieszy się z prawdy. Prawda to przede wszystkim Słowo Boże. To, co uczy nas Biblia, Słowo Boże. I jeżeli mamy coś zgodnego ze Słowem Bożym, to jest to właśnie to, czym mamy się radować, bo jest to zgodne z prawdą. I miłość jest aktywna w tym, żeby zakrywać. Czyli jeżeli się pojawia coś, co nie powinno być widoczne, to miłość nie bierze tego na filar i nie pokazuje, popatrzcie, jaka straszna rzecz. Nie, miłość to przykryje, zakryje, schowa, żeby jak najmniejsze grono widziało tą przykrą, złą, niesprawiedliwą rzecz. Aby się to nie rozszerzało, my mamy na filar wynosić Ewangelię zbawienia. Mamy pokazywać drogę do nieba. Natomiast wszystko, co jest wstydliwe, ma być zakryte. Wszystkiemu wierzy, czyli znowu daje kredyt zaufania, nawet jeśli spowoduje to, że zostanie się przez niektóre osoby okłamanym. Nie należy do chrześcijanina właśnie coś takiego, jak
bawienie się w pion śledczy Scotland Yardu. Nie, my mamy wszystkiemu dawać dobrą wiarę. I powiem, że byłem zszokowany tym, czym różni się nasza kultura tu w Polsce, tyle lat komunizmu, a jak byłem w Stanach Zjednoczonych. Tam była taka sytuacja, że wsiadłem do niewłaściwego autobusu, który był prawidłowo oznaczony, ale ja nie zauważyłem czegoś na tej tabliczce. I wsiadłem i tam nie ma biletów, tylko takie maszynki, gdzie się od razu daje 5 dolarów, ta maszynka pochłania te 5 dolarów, nie dostaje się żadnego biletu, nic. I włożyłem te 5 dolarów, usiadłem i chwilę później kierowca mówi, że tak rozmawiamy, gdzie pan chce jechać i się okazuje, że to nie tam. A ja mówię, ja już dałem tutaj 5 dolarów, no bo bym nie przeszedł dalej. A on mówi, no to pan wsiądzie do następnego autobusu i powie pan, że pan tu włożył 5 dolarów. Byłem w szoku. Coż za dziwny pomysł, ale tak zrobiłem. Wsiadłem do następnego autobusu, wsiadam i mówię, że dałem 5 dolarów w poprzednim autobusie. Okej, wsiadaj. Zupełnie, całkowicie coś innego, a tam jest tylko 30% wierzących. I już cały kraj, nie wiem, czy ten człowiek był wierzący, jeden, drugi, trzeci, nie wyglądali, jeśli byśmy patrzyli na wygląd zewnętrzny, na ludzi bardziej bliskich Bogu niż przeciętny Polak. Wyglądali tak samo, ale oprogramowanie wewnętrzne mieli zupełnie inne. Wszystkiemu być może nie wierzyli, ale przecież człowiek z zewnątrz, z kraju obcego, mówiący dziwnym akcentem, uwierzyli. Zero jakiegoś rewidowania. Bardzo nam tego brakuje jako wierzącym. Bardzo Duchowi Świętemu zależy na tym, żebyśmy tą cechę miłości przejawiali. Wszystkiego się spodziewa. Czyli jeżeli się wszystkiego spodziewamy, to nic nas nie zaskakuje. I to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że cechą miłości jest to, że nic nie jest jej w stanie zaskoczyć. Po prostu ma tak szerokie pole akceptacji tego, kogo miłuje, że wszystkiego się spodziewa. I wszystko znosi. Czyli także są to takie rzeczy, które wracają do cierpliwości, bo czym jest cierpliwość, jak nie znoszeniem wszystkiego przez długi czas. Miłość nigdy nie ustaje. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest powiedziane, że proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza w niwecz się obróci, czyli w nic się zmieni. Wiedza przestanie mieć znaczenie. I te rzeczy są tu wymienione jako rzeczy, które ustaną. Języki ustaną, wiedza w niwecz się obróci, proroctwa przeminą. I 9 werset. Cząstkowa jest nasza wiedza. Czyli o wiedzy jest powiedziane, że ta wiedza, do której odnosi się 8 werset, jest cząstkowa. Tak jak widzieliśmy w pierwszym liście Jana, wspomniałem, że teraz jesteśmy dziateczkami Bożymi, ale co będzie później, kim będziemy, to się jeszcze okaże. I jeśli będziemy później przemienieni takimi, będziemy jak Pan Jezus, ale szczegółów nie znamy. Wiedza jest cząstkowa. Cząstkowe jest nasze mówienie ku zbudowaniu, ku pocieszeniu, ku napomnieniu. Cząstkowe jest nasze prorokowanie.
i to, co cząstkowe, przeminie wtedy, gdy nastanie doskonałość. Tak mówi 10 werset. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Czyli ta mowa ku zbudowaniu, ku pocieszeniu, ku napomnieniu i wiedza wtedy przeminą. Ale co nie przeminie? Nie przeminie miłość, bo tak powiedział 8 werset. A co przeminie, kiedy indziej niż nastanie doskonałość? Języki. Więc jeśli jest tutaj powiedziane, że cząstkowe przeminie, jak będzie doskonałość, a języki nie są nazwane cząstkowymi. One przeminą przed doskonałością, a wiemy, że przeminą, bo miłość nigdy nie ustaje. Więc tutaj wyraźnie jest to pokazane, że przed doskonałością to się musiało stać. O jaką doskonałość chodzi? Bo mamy co najmniej dwie doskonałości do wyboru. Pierwsza doskonałość to, gdy będziemy wzięci do nieba. Gdy będziemy u Pana, wtedy nastanie doskonałość. Natomiast druga doskonałość to jest skompletowanie Słowa Bożego i zamknięcie tak zwanego kanonu. Paweł apostoł o sobie powiedział, że on jest po to, żeby dopełnić Słowo Boże. Czyli jego służba kompletowała Słowo Boże, zamykała Słowo Boże. I faktycznie, jeśli mamy do wyboru te dwie, to 11 werset, używając czasu przeszłego, wskazuje, że ta służba Pawła jest tym zamykającym etapem tejże doskonałości i że języki muszą ustać wcześniej. I tutaj widzimy odniesienie do dwóch tych doskonałości, bo druga doskonałość jest widoczna w 12 wersecie dotycząca wieczności. Czyli gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Paweł mówi tu w czasie przeszłym już. Zaniechałem tego, co dziecięce. Czyli tak jakby te elementy związane z właśnie przejściowymi rzeczami, takimi jak u niemowląt. Niemowlę raczkuje, niemowlę czasem mówi nieskładnie. Cieszymy się, jak powie, że 2 plus 2 równa się 5, bo nie chodzi nam o to, że nie zrozumiało, że 2 plus 2 to jest 4, tylko że cieszymy się, że w ogóle wie, że coś takiego jak działanie matematyczne istnieje. Potem przychodzi czas, kiedy wymagamy tego, żeby jednak rozumiało, że 2 plus 2 jest 4. Natomiast myślę, że jak dziecko w ogóle nie mówi jeszcze albo mówi pierwsze słowa, to każdy rodzic się ucieszy, gdy dziecko powie jakąś kompletną niedorzeczność, ale po raz pierwszy wypowie na przykład 3 prawidłowo w tym słowie. To rodzic się cieszy, że powiedziało 3. Nieważne, że powiedziało coś zupełnie niezgodnego z rzeczywistością. I tutaj tak samo. Dzieci mówią jak dzieci, myślą jak dzieci, rozumują jak dzieci. Jest pewien moment, kiedy mamy skompletowane Słowo Boże, kiedy to, co dziecięce, całkowicie nie ma już bytu. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. Tutaj się zwraca uwagę na to, że to zwierciadło w tamtym czasie nie było zwierciadłem precyzyjnym, takim jak teraz mamy, czy to dentystyczne zwierciadło, które pozwala dokładnie zobaczyć drobną rzecz w zębie, czy też
te zwierciadła, które mamy w domu, które z wysoką jakością odbijają nasz wizerunek. Nie, wtedy była to bardzo złej jakości w porównaniu z dzisiejszymi standardami możliwość z grubsza zobaczenia swojego wizerunku w odbiciu. Czy to była polerowana jakaś metalowa blacha, czy też było to w inny sposób uzyskane. Generalnie ta blacha ulegała dosyć szybko korozji. Było bardzo trudno uzyskać wysokiej jakości odbicie właśnie wynikające z tego, że tych narzędzi w tamtym czasie nie było. Stąd apostoł Paweł mówi, że widzimy jakby przez zwierciadło. Nawet jeśli by była mowa o zwierciadłach dzisiejszych, to my widzimy trójwymiarowo. Zwierciadło pokazuje obraz dwuwymiarowy. I druga rzecz, zwierciadło pokazuje odbicie lustrzane, czyli to, co u nas jest po lewej, w zwierciadle jest po prawej, a to, co jest po prawej, w zwierciadle jest po lewej. Więc nawet jeśli byśmy przyjęli, że może chodzić o zwierciadło z XXI wieku, dalej ten obraz ma wiele braków. Teraz poznanie moje jest cząstkowe. Tak jakby powiedzieć dwuwymiarowe. Tak jak w lustrze, tak jak w zwierciadle. Ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Czy może być dokładniejsze poznanie? Poznam tak, jak mnie Bóg poznał. Tak, jak jestem poznany. Nie jest powiedziane, przez kogo poznany, ale jest tutaj generalne określenie. Jestem poznany. Wiadomo, że najpełniej człowieka poznał Duch Święty. I co jest w Bogu, wie Duch Święty, a co jest w człowieku, wie Duch Ludzki. Też mówi o tym list do Koryntian. Ale generalnie Boże poznanie człowieka jest poznaniem doskonałym i tutaj jest powiedziane, że Paweł uważa, że wtedy każdy z nas będzie miał taką wiedzę o sobie samym, jaką obecnie o nas samych wiedzę ma sam Bóg. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich większa jest miłość, albo największa jest miłość. Więc można powiedzieć, że ten 13 rozdział nie bez przypadku nazywa się hymnem miłości. I to jest jedna z rzeczy, które Duch Święty każdemu wierzącemu dał w momencie nawrócenia. Duch Święty rozlał miłość Bożą w sercach wierzących. I to jest wyraźnie powiedziane w Rzymian 5 rozdział, 5 werset. I to jest werset, który mówi, Rzymian 5 rozdział, 5 werset, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Zatem czytając ten hymn, kiedyś jeden wierzący, Stanisław Pietrzyński, zwrócił mi bardzo praktyczną uwagę, żebym jak czytam ten rozdział i się z tą uwagą zgadzam, to powinienem go czytać w ten sposób, od 4 wersetu. Grzesiek jest cierpliwy, Grzesiek jest dobrotliwy, Grzesiek nie zazdrości, Grzesiek nie jest chełpliwy, Grzesiek nie nadyma się, Grzesiek nie postępuje nieprzystojnie, Grzesiek nie szuka swego, Grzesiek nie unosi się, Grzesiek nie myśli nic złego. Im większy jest dyskomfort czytając w ten sposób,
tym większa uwaga ma być zwracana na te elementy, które twoim zdaniem, gdy stawiasz swoje imię, nie pasują. To pokazuje, gdzie to odstaje od wzorca. Bo jeśli Duch Święty rozlał miłość Bożą w twoim sercu, to właśnie twoje nowe ja, które masz w Chrystusie, takie właśnie jest. Nowe życie w Chrystusie właśnie takie jest, że to swoje imię możesz tu wstawić i czytać, jaki ty jesteś i gdzie ty sam sobie nie pozwalasz w pełni pokazać, jaki ty jesteś, jeśli coś z tego nie pasuje. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!